Chciałem pana zapytać, czy pan Jan Kosek finansował kiedykolwiek pana kampanię wyborczą? Oczywiście, że tak. Ja przyznam, że to był 2005 rok, kampania wyborcza do Sejmu. W ostatnich wyborach pan Kosek nie finansował moich kampanii, ale istotnie 4 lata temu uczynił to zgodnie z prawem, z własnego konta, konta przypomnijmy osobistego, a więc zgodnie z ustawą, zgodnie z wszelkimi przepisami, zgodnie z prawem, zgodnie również z wymaganiami, jakie stawia Państwowa Komisja Wyborcza. Panie pośle, po wysłuchaniu pana wypowiedzi chciałem pana zapytać, była afera hazardowa? Moim zdaniem, szanowny panie przewodniczący, nie było. A wie pan dlaczego? Dlatego, że proszę zauważyć, jaką w konsekwencji Sejm przyjął ustawę w listopadzie 2009 roku. Szanowni państwo, my mówimy o 4 miesięcy o dopłatach. To warto zadać pytanie wszystkim parlamentarzystom, panu prezydentowi. Czy w przyjętej ustawie są dopłaty? Nie ma dopłat. Czy w przyjętej ustawie są podwyższone podatki? Są podwyższone podatki. Czy w przyjętej ustawie zlikwidowano wideoloterię? Zlikwidowano wideoloterię. To pytanie do pana Mariusza Kamińskiego. Czy on postawi panu prezydentowi zarzuty, skoro pan prezydent tą ustawę podpisał? Proszę zauważyć, że to w jakimś sensie jest absurd całej tej naszej publicznej debaty. Że mówimy o dopłatach, których nie ma. I mówimy o tym, co proponowałem ministrowi finansów. Zamiast dopłat, wyższe podatki. To się stało. Czyli nie ma afery hazardowej. Ostatnie pytanie w tej turze. Gdzie jest Sobiesiak? Ja bardzo się cieszę, że pan Sobiesiak wrócił do kraju i pan Sobiesiak kilka dni temu złożył zeznania w prokuraturze. Ja nie ukrywam, że obawiałem się, że ta nagonka spowoduje, że pan Sobiesiak nie zechce wrócić do kraju, że te często moim zdaniem bezpodstawnie formułowane zarzuty sprawią, że nie będzie chciał uczestniczyć w wyjaśnieniu tej sprawy do końca. I nie ma pan, panie przewodniczący, pojęcia, jaką dla mnie radością było to, kiedy się dowiedziałem, że jest w Polsce, że jest gotów stanąć przed komisją śledczą, że złożył stosowne zeznania w prokuraturze. Proszę mi wierzyć, spadł mi kamień z serca, bo miałem świadomość, że bez jego zeznań, bez jego udziału tutaj, również przed komisją śledczą, nie będę w stanie ja oczyścić swojego dobrego nazwiska. I bardzo się cieszę, że wrócił do Polski i jest również do państwa dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Urbaniak, proszę. W odpowiedzi na jedno z pytań powiedział, że ma pan wiedzę na ten temat, że pan Sobiesiak utrzymuje kontakty także z innymi politykami. Myślę, że w kontekście stenogramów, które są, ważne jest pytanie, z jakimi jeszcze, bo w tym momencie pada wyraźny cień na całą klasę polityczną. Myślę, wolałbym usłyszeć nazwiska. Myślę, że to sformułowanie na wyrost, panie pośle. Ja nie jestem tutaj w stanie podać panu nazwisk, mimo iż mogę przypuszczać, o kogo chodzi. Zresztą to, z kim się zna pan Sobiesiak, myślę, że powinno być przedmiotem zainteresowania państwa, a nie moim. No właśnie pytam. Naprowadziłem pana posła na trop, panie pośle, naprawdę. Mocno pan naprowadził, ponieważ znajomość z znajomościami, natomiast powiedział pan, że jeden z polityków był pracownikiem pana Sobiesiaka, czy firmy, której właścicielem jest pan Sobiesiak. Mam takie wrażenie, że w tym przypadku konkretnie pan wie, o kogo chodzi. Szanowny panie pośle, raz jeszcze podkreślam, ja nie byłem na zażyłej stopie znajomości z panem Sobiesiakiem. Nie chcę wnikać w jego prywatne ani zawodowe sprawy. On ma prawo do intymności, a ja tego nie chcę zakłócać, szanowny panie pośle. Także proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. Dobrze, w tej rundzie dziękuję bardzo. A czy wie pan, że nasza komisja nie może dysponować swobodnie podczas pana przesłuchania tak ważnym dowodem, jakie są stenogramy,
bo uniemożliwił nam to prokurator, nadając tajną klauzulę na dokument przewodni zawarty z informacjami, które ma pan przed sobą w tej analizie. Ale panie prokuratorze, panie pośle, przepraszam, zapytam, bo myśmy dostali tą analizę także i pan minister Cichocki, który nam ją przesłał, powiedział, nie używajcie tego publicznie, bo to jest materiał ze śledztwa, chyba że macie zgodę prokuratora. Ma pan poseł zgodę prokuratora? Szanowny panie pośle, ubolewam, że państwo nie dostaliście z prokuratury wszystkich materiałów. To proszę nie mieć do mnie zastrzeżeń. Pan nie rozumie mojego pytania. Nie, czy pan ja rozumiem ma zgodę tylko prokuratora? Nie chodzi o pańskie ubolewanie, o pochwały pod moim adresem, o oceny. To już było w swobodnych wyjaśnieniach. Bardzo proszę, pytanie było konkretne. Czy ma pan zgodę prokuratora na używanie nie tej analizy, tej drugiej, która dotyczy SOR-u Yeti i SOR-u Blackjack? Szanowny panie pośle, te materiały tak naprawdę znają wszyscy w kraju. Dziwię się, że pan pyta o zgodę prokuratury. Ja te materiały dostałem, wszystko to wskazuje, że nawet chyba od dziennikarzy, nie pamiętam od kogo, ale proszę nie robić tutaj takiej atmosfery, że to są jakieś materiały objęte jakimś nadzwyczajną poufnością. No bo te materiały wszyscy znają, panie pośle. Czy pan chce, żebym pokazał pismo pana Cichockiego, który nas oszczekł, że złamiemy tajemnicę śledztwa, jeżeli to publicznie użyjemy? Szanowny panie pośle, ja nie znam pisma i jestem w stanie uwierzyć panu na słowo, że tak jest. Tylko że to jest, teraz jeszcze podkreślam, materiał, który jest w publicznym obiegu. To jest materiał, chciałbym zwrócić uwagę, szanowny panie pośle, który przedostał się do dziennika Rzeczpospolita 1 października i to, co mnie najbardziej bulwersowało, to fakt wtedy, że te tajne materiały z czynności operacyjnej ukazały się w mediach. Dzisiaj, po tych kilku miesiącach, te materiały myślę, że znają wszyscy dziennikarze i telewizyjni, i radiowi. Znają te również materiały opinia publiczna, więc trudno mówić, że to jest jakiś nadzwyczajny materiał. Przepraszam, nie chciałbym oceniać wiarygodności tego, co pan mówi, bo musiałbym bez przerwy zwracać uwagę, żeby pan jednak trzymał się prawdy. Bo jednak rozmowy, o której mówił pan przewodniczący, pan marszałek Stefaniuk, bo jednak pan uciekł od tego pytania. Użył pan słowa, to wyłącznie moja zasługa, blokuje te sprawy dopłat od roku, to wyłącznie moja zasługa. No panie pośle, dopłaty to są dopłaty. Co pan blokuje i co jest pana zasługą? O czym pan tak naprawdę melduje panu Ryszardowi Sobiesiakowi? Czego dotyczyła ta rozmowa dokładnie? Szanowna pani przewodnicząca, ja mam świadomość swojej niedoskonałości, ale proszę nie formułować takich zarzutów, że ja uciekam od odpowiedzi. Być może dla pani one są niepełne czy niewłaściwe, pani się z tym nie zgadza, ale proszę mi nie zarzucać, że uciekam od odpowiedzi. Odpowiadam spokojnie, cierpliwie na każde pytanie i mógłbym prosić o uchylenie tego pytania, ale powtórzę je, bo to pytanie przed chwilą padło. Otóż, szanowna pani poseł, nie blokowałem żadnej ustawy. Rozmowa, raz jeszcze podkreślam, nierozważna, niefrasobliwa, rozmowa, która nie miała nic wspólnego z podejmowanymi działaniami przeze mnie i rozmowami, które prowadziłem z ministrem Kapicą. Ja rozumiem, że w jakimś sensie burzy się teza o wywieraniu nacisków przez Chlebowskiego na Ministerstwo Finansów w pracach nad tą ustawą. Ja to zaczynam rozumieć, ale proszę mi wierzyć, że jak odpowiadam na pytanie, to robię to naprawdę tak, jak potrafię i staram się udzielać pełnych odpowiedzi. Ja rozumiem, panie pośle, no ale to są pańskie słowa. No pańskie słowa, dopłaty, blokuje tę sprawę dopłat od roku. O jaką sprawę dopłat chodzi? O przepraszam, pani poseł, to pytanie już było zadawane. Proszę nie panie zadawać wielokrotnie tego samego pytania. Ale nie padła odpowiedź na to pytanie. To pan może, ja może inaczej. Według nie mnie padła, pan ale dobrze, odpowiada. Proszę. Proszę według mnie padła. O czym była ta rozmowa? No dopłaty, czy były jeszcze, no nie wiem, panie przewodniczący, o jakichś innych dopłatach rozmawialiście? No właśnie, tak naprawdę pani poseł odpowiedziała na to pytanie. Otóż, szanowna pani poseł, my tak naprawdę od 4,5 godzin nie rozmawiamy o niczym innym, tylko o dopłatach do ustawy o grach wzajemnych
I tak naprawdę ustawy hazardowe. Rozmowa, tak? No tak, szanowna pani poseł.